Dzień dobry, Łukasz Malczyk, Unia Polskich Przedsiębiorców. Szanowni Państwo, zapraszam na dzisiejsze szkolenie, którego tematem jest jak komunikować się z kontrahentami w czasie pandemii, czyli co, jak i czy mówić o koronawirusie. A naszym gościem, wykładowcą jest pan Jacek Mroczek, właściciel firmy Gra Słów, Szkolenia i Doradztwo. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie Łukaszu. Miło mi pana widzieć, mam nadzieję, w dobrej kondycji finansowo-zdrowotnej. Dziękuję, jakoś sobie radzę. Jakoś sobie radzę w czasie tej pandemii. Wiadomo, trzeba. Panie Jacku, od razu pierwsze pytanie. Co się z nami dzieje? Ludzie coraz gorzej odbierają decyzje władz sanitarnych. Zaczyna narastać opór wobec, no właśnie, wobec kogo, wobec czego? Proszę Państwa, nie dzieje się nic dziwnego. To znaczy, jesteśmy w sytuacji takiej, którą ostatnio określałem w jednej z dyskusji, mianem bardzo łagodnej okupacji, czyli nie ma terroru, nie ma przemocy, a jednocześnie ograniczono nasze swobody i wolność, ba, sami dobrowolnie ograniczamy te swobody i wolność, no ponieważ się po prostu zwyczajnie boimy. Boimy się czegoś, co jest nieznane, nie wiemy, jak długo potrwa i z tego powodu zaczynają dziać się z nami różne rzeczy. Ja może zacznę od pokazania Państwu kilku przygotowanych na tę okazję slajdów, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie nazwałem zmiany, zmiany, zmiany. No, zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Nasz świat, ten, który istniał jeszcze mniej więcej do połowy marca, bardzo się zmienił i to jest truizm oczywiście, ale niestety truizmem nie jest to i warto sobie uzmysłowić inną prawdę, że ten poprzedni nasz świat już może nie wrócić. Mhm. Nie wrócić w takiej formie, w jakiej był, może być mocno zmodyfikowany. I to nie tylko dlatego, że zmieni się sytuacja ekonomiczna, dopadnie nas kryzys, o czym mówią ekonomiści, mówią eksperci rządowi, ale zmieni się dlatego, że wiele firm odkryło zupełnie nowe możliwości, nowe narzędzia, nie tylko do komunikowania się, ale także do prowadzenia swojego biznesu. No i bardzo możliwe, że będą te firmy chciały, abyśmy się w tym wszystkim odnaleźli. Zatem zacznijmy od samego początku. Cóż to takiego się z nami stało? No właśnie. Dokonała się pewnego rodzaju zmiana. Nie dzieje się nic dziwnego. Doszło do pewnego przeobrażenia, które zmienia charakter istniejących do tej pory sytuacji i zmiana jest wynikiem tego przeobrażenia. Coś stało się inne niż przedtem. Coś zostanie zastąpione. Ktoś może zostanie zastąpiony jakąś nową sytuacją. No, jest to również istotna modyfikacja części albo całości organizacji. Tego wszystkiego dokonał koronawirus i jego skutki. Rzeczywiście nie zawsze te skutki są pozytywne, a wręcz można zaryzykować twierdzenie, że dla bardzo wielu firm skutki pandemii są lekko, nazwijmy to, złe. Mhm. Ale trudno, tak już jest. W powszechnym rozumieniu zmiana budzi obawy, nieufność, dlatego że tracimy. Tracimy to, co mieliśmy do tej pory, tracimy nasze bezpieczeństwo, tracimy środowisko, w jakim poruszaliśmy się spokojnie, w jakim znaliśmy układ współrzędnych, czyli wiedzieliśmy doskonale, do kogo w jakiej sytuacji należałoby się zwrócić, z czym, gdzie możemy uderzyć i jak rozmawiać. No trudno, jak już powiedziałem na samym początku, zapewne to, co było przed pandemią, może już nie wrócić. Zatem może warto zastanowić się nad tym, czy nie należałoby powoli zacząć adaptować się do tej nowej sytuacji. Oczywiście ja spotykam bardzo często ludzi, którzy dzwonią do mnie i rozmawiamy, bo prowadzę doradztwo biznesowe również i to są ludzie, którzy zaczynają rozmowy od tego, że w zasadzie wszystko się skończyło i wszystko upadło. A kiedy kończymy te rozmowy, okazuje się, że nic się nie skończyło i nic nie upadło, tylko w zasadzie zaczyna się coś nowego. Trzeba znaleźć w sobie na tyle siły, aby to coś nowego zrobić, no bo inaczej rzeczywiście będzie po prostu źle. Mhm. Nie dzieje się nic innego niż po prostu przebiegająca zmiana znana w psychologii. Ja z wykształcenia jestem psychologiem społecznym, zajmowałem się zmianami bardzo często. Na samym początku tego wszystkiego nasze status quo, czyli nasza obecna sytuacja została bardzo mocno zaburzona. Pandemia zaczęła na nią wpływać, doprowadzać do tego, że obecne funkcjonowanie naszego biznesu przestało sobie znajdować klientów. Rozmroziło się nasze status quo, jak opisano to w modelu. Następna faza to zmiana postaw i zachowań. Tak się w bardzo wielu biznesach stało. Na przykład w gastronomii, która musiała przestać serwować dania w lokalach czy do stolika, musiała zacząć zupełnie zmieniać swoje funkcjonowanie. Liderzy gastronomii zaczęli stawiać na potrawy na wynos i na dowozy.
restauracje albo tworzyły nowe obszary, na jakich będą funkcjonować, albo też rozszerzały dotychczasowe granice dostaw. Na wielu portalach gastronomicznych, ponieważ obserwuję różne portale branżowe, czytałem wręcz bardzo praktyczne porady. Jakie dania można dowozić na jaką odległość? Jakie dania będą psuć się po prostu zwyczajnie, kiedy nie będą w odpowiednim czasie konsumowane i które nie nadają się do tego, aby je dowozić? Okazało się wobec tego, że w wielu restauracjach trzeba było na potrzeby tego dowozu modyfikować dotychczasowe menu. To się działo i to dzieje się jeszcze w tej chwili. Następnym krokiem w modelu idealnym oczywiście jest zamrożenie nowej postawy, czyli wypracowaliśmy już sobie jakieś nowe drogi, nowe ścieżki utarliśmy dla naszego biznesu i będziemy w tym biznesie działać. No, to by było najlepiej, gdyby tak się komuś udało zrobić. Na przykład wypożyczalnia samochodów, która nie funkcjonuje, dlatego że nikt tych samochodów w tej chwili, załóżmy, nie chce wypożyczać z obawy przed koronawirusem, zdaje sobie sprawę z tego, że w dalszym ciągu tak funkcjonować nie można. Trzeba wobec tego część samochodów, które nadają się do tego, zaoferować na przykład uroczyskom czy jakimś samotnym gospodarstwom, które będą w lecie organizować indywidualny, bezpieczny wypoczynek wakacyjny, a nie mają na przykład samochodu, aby transportować swoich przyszłych potencjalnych klientów na takie właśnie wakacje. To by była owa zmiana postawy. No potem dojdzie do zamrożenia. Bardzo często jest to możliwe, że w wielu wypadkach ten biznes pandemiczny, tak go sobie nazwijmy, okaże się o wiele bardziej korzystny niż to, co było do tej pory. Ja wiem, że to dla wielu z Państwa może zabrzmieć śmiesznie, bądź może irytować, ale w wielu dziedzinach tak jest. Na przykład w dziedzinie szkoleń czy organizowania konferencji i spotkań. Wiele firm w tej chwili uważa po zapoznaniu się i oswojeniu z systemami telekonferencyjnymi online, że nie ma potrzeby ściągania pracowników do biura, czy też nie ma potrzeby organizowania długich i często nudnych nasiadówek, albo też zwoływania wszystkich do jednej dużej sali na jakieś szkolenie, skoro można zrobić to za pomocą systemu online, a często takie szkolenie jest o wiele bardziej efektywne. Wiele firm szkoleniowych w tym się właśnie odnalazło. Czytałem ostatnio na stronie Stowarzyszenia Film Public Relations, że ich szkolenia zwiększyły się 2,5-krotnie w czasie pandemii, dlatego że przeszli na system online. Mhm. Ale popatrzmy na inny model, ten, który myślę bardziej przystaje do naszych obecnych czasów i tego, co się z nami dzieje. Na samym początku, kiedy pojawiały się informacje o pandemii, myśmy przegapili ten moment. I sam biję się w pierś, że ja również nie przygotowywałem się wtedy należycie ze swoim biznesem do pandemii, ponieważ wypieramy informacje. Jest to całkowicie normalne zjawisko. Wypieramy wszystko to, co może być złego. Pandemia nas nie dotknie, nie będzie wcale tak źle, wirus nie jest groźny, atakuje zupełnie inne grupy społeczne niż nasza. Tymi argumentami staramy się przekonać, że wszystko będzie dobrze. Pamiętam w styczniu, kiedy odwiedzałem jedną z telewizji i rozmawialiśmy o nadchodzącej kampanii wyborczej, kiedy mówiłem, że wyborów najprawdopodobniej nie będzie, a kampania będzie zdominowana przez koronawirus, dyskutanci śmiali się ze mnie i patrzyli lekceważąco, uważając, że nie, to jest niegroźne, nic takiego się nie stanie, no, czyli wypierali całą sytuację. Następna grupa działań to jest tak zwany opór. I w tej chwili my jesteśmy mniej więcej w fazie oporu i w fazie prób. Opór polega na tym, że sprzeciwiamy się sytuacji. Tu dochodzimy do sedna sprawy, panie Łukaszu, i pańskiego pytania, czego, kogo się boimy, czy przeciwko czemu, komu narasta nasz opór. Właśnie. No bo de facto cóż możemy zrobić? Nie zgadzać się na koronawirus? No, możemy oczywiście, ale w takim razie możemy zamknąć się w domu i nie dopuszczać do siebie informacji i patrzeć, jak nasz biznes powoli osuwa się w niebo. Opór to również domaganie się tego, aby natychmiast przywrócono sytuację sprzed ataku owego wirusa. Tylko czy to jest możliwe i bezpieczne w tej chwili? No, zapewne w wielu wypadkach niestety nie. W związku z tym warto zastanowić się, czy słuszny opór wtedy, kiedy pewne obostrzenia można byłoby znieść, bądź też pewne warunki sanitarne są całkowicie nieadekwatne do sytuacji, tak jak na przykład opór ludzi, którzy chcieli spacerować po lesie bez maseczek, czy opór ludzi, którzy domagali się dopuszczenia aktywności sportowych, bo było to zupełnie z ich punktu widzenia bezsensownym zakazem. No tylko czy możemy nie zgadzać się na to, że
rzeczywiście przez cały czas rośnie liczba chorych, jak twierdzi rząd, rośnie pod kontrolą, ale jednak rośnie. No, w związku z tym z tego oporu przechodzimy do fazy prób. Kiedy opór niewiele daje, niewiele się zmienia i nie jesteśmy w stanie wywalczyć swojego, zaczynamy próbować znaleźć sobie swoją własną drogę. Niedawno czytałem dyskusję wokół tego, czy w obecnych parkach można otwierać punkty z lodami, jeżeli ktoś ma taki kiosk z lodami i na tym robi swój biznes. Odpowiedź była bardzo prosta. Skoro otwiera się park, a lody są w tym parku, można je potraktować jako stałą infrastrukturę owego parku i należy otworzyć, zobaczymy, co stanie się dalej. Ludzie sami na własną rękę próbują uruchomić swój biznes taki, jakim on był, bądź też modyfikować go na potrzeby nowej sytuacji. To z kolei znakomitym przykładem jest to, co dzieje się wokół dawnych galerii handlowych. One są świetnym przykładem tego, co praktycznie całkowicie zmieni się po pandemii, czy w okresie takiego zamierania pandemii, który przypuszczam będzie trwał bardzo długo. Galerie handlowe, które bardzo mocno windowały ceny czynszowe, w tej chwili nie są w stanie znajdować kontrahentów, którzy chcieliby wynajmować tam powierzchnie handlowe. Wielu kontrahentów dużych sieci wycofuje się z tych galerii. Artykuły portalowe i prasowe przynoszą informacje o wycofaniu się sklepów sieci LPP, o wycofywaniu się Empiku, czy też Sephory z różnych galerii. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że duże korporacje podjęły już próby, są w tej mniej więcej fazie i przechodzą już do fazy akceptacji. Zauważyli, że biznes rozwijać się będzie w tej chwili w zupełnie innych obszarach. Po pierwsze, będzie to e-biznes, czyli wszelkiego rodzaju sklepy internetowe, fora internetowe, tam należałoby szukać możliwości komunikowania się, czy też sprzedaży swoich dóbr, bądź oferowania usług. Po drugie wreszcie, biznes ten dostrzega kolejną zmianę, jaka nastąpi. Ludzie przez najbliższych, myślę, 2 lata będą zwyczajnie obawiać się dłuższego przebywania w galeriach handlowych. Będą bali się tego, że są to miejsca reprodukcji owego wirusa. Zatem warto szukać powierzchni sklepowych czy powierzchni handlowych poza galeriami. Wrócić do tego, czym kiedyś były ulice handlowe, kiedy jechało się przez miasta i świeciły tam witryny sklepowe, było pełno ludzi. Ci ludzie przed pandemią znikali w galeriach handlowych. Teraz zapewne wrócą na ulicę. My nie mamy żadnej szansy na to, aby ta nasza poprzednia sytuacja wróciła do normy, aby znowu nagle było tak jak kiedyś. Zatem trzeba będzie ten stan rzeczy po prostu w jakiś sposób zaakceptować. Chciałem tylko zapytać, czy sądzi pan, że te wymarłe centra miast, starówki, które opustoszały w mniejszych miejscowościach, właśnie te ulice handlowe, które pustoszały poprzez to, że sieci handlowe przeprowadzały się do galerii handlowych, mogą znów jakby powrócić do łask i znów mogą się zacząć ich lata świetności. Tak, właśnie do tego prowadzę, że dla korporacji sprzedażowych, handlowych, faza akceptacji będzie zapewne przebiegać w taki sposób, że po wycofaniu się z dużych galerii handlowych, które powoli stają się przestrzeniami niebezpiecznymi dla klienta, będą dążyć do tego, aby otwierać swoje sklepy na dawnych ulicach handlowych i odbudowywać to, czym kiedyś te ulice były. Bo proszę zwrócić uwagę, galerie handlowe nie mają wcale jakiejś ogromnej, długiej, wieloletniej polskiej tradycji. One oczywiście wyrosły z domów towarowych, większych sklepów, które na przykład na terenie Warszawy tworzyły się już tuż przed samą II wojną światową. Ale przecież wtedy zakupy robiono na właśnie ulicach. Chodzono do sklepów, od sklepu do sklepu i tak zapewne w tej chwili będzie również rozwijał się zwyczajnie biznes handlowy. Rozumiem. I mówiąc dalej, odpowiadając na pańskie pytanie, popatrzmy sobie jeszcze przez chwilę na owe fazy. Tak jak już mówiłem, bagatelizowanie to wyparcie zmiany jako całkowicie nieprawdopodobne i przeszliśmy już przez to i tu niestety pokpiliśmy sprawę. Dlatego uwaga, czy pewnego rodzaju rada na przyszłość jest taka, abyśmy w momencie, kiedy będzie działo się znowu coś złego, ja nie mówię oczywiście, że za chwilę przyjdzie kolejna pandemia, no bo oby nie, ale jeżeli będzie działo się coś złego, to na samym wstępie nie poddawajmy się takiemu myśleniu, że nic się nie stanie, że nasza rola jest niewielka. Nie unikajmy rozmów na ten temat i nie unikajmy wtedy doradztwa. Zmiana oczywiście generuje strach, a strach generuje wyparcie. Uciekamy od informacji o zmianach. Moim zdaniem popełniliśmy już wtedy błąd, bo o tej pandemii mówiono mniej więcej już od drugiej połowy grudnia. Mieliśmy czas. Można było zacząć się wtedy przygotowywać i zastanawiać, co też nas czeka.
opieramy się wszelkiego rodzaju zmianom. Strach generuje agresję. To, co obserwowaliśmy ostatnio na ulicach Warszawy, kiedy na te ulice wyszli przedsiębiorcy. Ludzie, których doprowadzono do ostateczności. Ja tych ludzi doskonale rozumiem. Rozumiem ich rozgoryczenie i rozumiem, w jak fatalnej są sytuacji. Dlatego, że z jednej strony przecież każdy z nas chce żyć bezpiecznie. Chce żyć godnie, ale jednocześnie w taki sposób, aby nie musiał obawiać się o to, czy jego rodzina, dzieci są bezpieczne, czy nie zachorują. Ale jednocześnie musi walczyć o swoje. Myślę, że był to straszliwy dylemat tych ludzi. Ich sytuacja jest po prostu zwyczajnie tragiczna. Co mają w tej chwili robić? Organizujemy się przeciwko takim zmianom, tylko że niestety naszym przeciwnikiem jest koronawirus, czyli coś, czego nie jesteśmy w stanie własnymi siłami pokonać. Dopóki medycyna i nauka, nauki inne nie znajdą środków na ten konkretny koronawirus, nie będziemy w stanie się z tym uporać. Zatem przechodzimy do kolejnych faz. Szukamy jakichś w tym wszystkim pozytywów. Tu bardzo często spotykałem się początkowo z mieszanymi uczuciami, mówiąc delikatnie, moich kontrahentów, dlatego że kiedy dzwonili do mnie, kiedy rozmawialiśmy, ja czekałem na moment, kiedy będzie można powiedzieć, ale posłuchaj, przez chwilę posłuchaj. Rzeczywiście poprzedni świat odszedł w zapomnienie, ale popatrz, czy w tym nowym nie ma czegoś dobrego. Na początku oczywiście mówili, że nie, to jest niemożliwe, ale jednak, kiedy zaczynaliśmy szukać, no znajdowaliśmy przynajmniej jakieś możliwości próbowania, eksperymentowania, odnalezienia się w tej sytuacji. Uczymy się nowych zachowań. Uczymy się tego, jak w tej sytuacji można byłoby, modyfikując nieco nasz biznes, nikt tego nie lubi, każdy lubi sytuację, gdzie czuje się w niej bezpiecznie i pewnie, bo biznes tak funkcjonował od zawsze, no ale uczymy się zachowania w nowej sytuacji i ostrożnie zaczynamy ją akceptować, bo nie mamy zwyczajnie lepszego wyjścia i lepszego rozwiązania. No, po jakimś czasie dochodzimy do fazy, kiedy, jeżeli nam się to oczywiście uda, możemy zacząć odczuwać pewną satysfakcję z tego, co się w tej chwili dzieje. Z tego, że mimo strat, mimo wysiłków, jakie musieliśmy włożyć, zaczynamy odzyskiwać spokój i odzyskiwać akceptację tak naszych kontrahentów, jak akceptację samych siebie. Nikt nie lubi sytuacji, w której siedzi w domu i czuje się całkowicie bezsilny. Proponowałbym tym z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, a myślą o sytuacji jako o czymś, co spadło im na głowę i nie dadzą sobie z tym rady, spokojnie się zastanówcie. Znajdźcie kogoś, kto spojrzałby na wasz biznes z zewnątrz i zastanówcie się, czy naprawdę nic nie można w tej sytuacji zrobić. Bo zazwyczaj jest wiele rzeczy, które zwyczajnie można, należy i pomogłyby w uruchomieniu jakichś nowych kanałów dystrybucji biznesu. Po jakimś czasie efektywność tych nowych działań może zwyczajnie wzrosnąć. Zobaczcie Państwo, nic złego, złe to się dzieje, ale nie dzieje się nic nieznanego w świecie psychologii. Ludzie się boją zmiany i boimy się jej, każdy z nas, bo jest to krok w nieznane. Nie wiemy, czy jeżeli zrobimy ten krok, to będziemy w stanie normalnie funkcjonować, czy będziemy w stanie zarobić na życie. Bardzo często popełniane są również błędy w komunikacji z nami. Tak było i tym razem. Kto z Państwa jest w stanie dzisiaj powiedzieć, czy maseczki, które mamy nosić, są rzeczywiście komukolwiek do czegoś potrzebne, czy też nie? Światowa Organizacja Zdrowia raz je zalecała, raz nie zalecała. Nasz minister zdrowia też miał okresy, w których mówił o maseczkach jako o narzędziu dla osób ewentualnie czy potencjalnie chorych, a potem okazało się, że wszyscy mamy je nosić. Co więcej, proszę też popatrzeć na jedną rzecz. Jaki boom biznesowy spowodowały właśnie owe maseczki? Bardzo wielu ludzi, którzy utracili możliwość pracy, a mieli zdolności manualne, zajęli się ich szyciem. Firmy dostarczające owe maseczki powstawały niejako na kamieniu, rodziły się w domach. W tej chwili jesteśmy w te maseczki zaopatrzeni. Ba, maseczki stały się też pewnego rodzaju gadżetem czy elementem naszego zewnętrznego wyrażania siebie, naszego ubioru. Nosimy bardzo różne, dobieramy je sobie już nie pod kątem, tak jak to powinno być, skuteczności i bezpieczeństwa, ale pod kątem właśnie designu. Boimy się też bardzo często tego, że mamy bardzo niską świadomość sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. I tak było tym razem. Wiedzieliśmy o tym, że nadciąga na nas coś, ale nie wiedzieliśmy, co to takiego. Czy to coś nas zabije, czy tylko bezobjawowo to przechorujemy. W związku z tym przestaliśmy ufać jakimkolwiek decydentom czy interesariuszom i przestaliśmy przyjmować od nich informacje. No baliśmy się zwyczajnie o utratę
naszego domowego środowiska. Baliśmy się o to, że bardzo możliwe, że zachoruje ktoś z naszych bliskich, co się wtedy będzie działo, czy nasza służba zdrowia okaże się wystarczająco wydolna i czy rzeczywiście będziemy w stanie normalnie funkcjonować. Mm-hmm. To jeżeli chodzi o pańskie pierwsze pytanie, panie Łukaszu, tyle. Czekam na kolejne. Tak, panie Jacku, proszę powiedzieć, no rząd odmraża etapami gospodarkę. Możliwe, że niebawem wrócimy do resztek biznesu. Proszę powiedzieć, jak działać, o czym pamiętać? Ba, o czym pamiętać? No przede wszystkim o tym, że zmieniło się wszystko, jeżeli chodzi o sposób komunikowania się również w tym biznesie. Ludzie będą oczekiwali innych informacji i nieco innych zachowań niż do tej pory. Proszę popatrzeć na jedną rzecz. Odmrożenie choćby owych galerii handlowych, a galerie nie zrobiły ani jednego kroku komunikacyjnego. Nie widziałem żadnej dużej informacji płynącej z galerii na temat tego, jak należy w tej chwili się w nich zachowywać, na ile one są bezpieczne. Nie przeprowadzono tego rodzaju akcji informacyjnej. No, to oczywiście powoduje, że ludzie tych galerii będą się zwyczajnie bać. Powróćmy na moment jeszcze do slajdów, które Państwu przed chwilą pokazywałem i przejdźmy do następnego. Tutaj go mamy. No właśnie, my będziemy musieli w tej chwili na nowo budować swoje relacje społeczne w biznesie i na nowo wybierać wpływ na kontrahentów, pracowników. Zwróćcie Państwo uwagę na podstawy tego wszystkiego. Oczywiście przyznaję, że jestem adwokatem diabła, bo to, co w tej chwili wyświetlone na slajdzie, nie brzmi najlepiej. No ale odłóżmy na bok w tej chwili wzajemne czarowanie się, że świat składa się z ludzi, którzy są altruistami, robimy wszystko dlatego, aby ogółowi było dobrze. My robimy wiele rzeczy dlatego, abyśmy mogli ochronić nasz biznes, abyśmy mogli z niego żyć, aby nasze rodziny miały co jeść. Zatem pamiętajcie Państwo o to, aby że wysyłamy do ludzi komunikaty po to, aby inni robili to, co chcemy. Przyjmowali informacje, podejmowali zaplanowane działania. Oczywiście robimy to w tak zawoalowany sposób, aby ludziom wydawało się, że sami tego chcą. Dam Państwu taki przykład. Gdyby na przykład galerie handlowe w momencie, kiedy pojawiła się informacja, że zostaną, jak to się mówi w cudzysłowie, odmrożone, rozpoczęły akcję informacyjną na temat tego, jak bardzo jest w nich bezpiecznie, ile wprowadzono na przykład stref ozonowania powietrza, albo jak powietrze będzie w tej chwili filtrowane, zapewne powrót ludzi do tych galerii byłby znacznie prostszy. Ale mimo tego, że śledzę media, nie widziałem tego rodzaju informacji i nic takiego nie zaistniało. Zatem obawiam się, że ten powrót do życia galerii handlowych będzie dłuższy i obarczony o wiele większą nieufnością klientów, niż mogłoby mieć to miejsce. No, kiedy będziemy budować na nowo swoje relacje, zwróćcie Państwo uwagę i pamiętajcie o kilku regułach funkcjonujących w świecie psychologii oraz w świecie sprzedaży, o których mówi się wielokrotnie, przypomnę je wobec tego tylko pokrótce. Pamiętajcie Państwo o tym, że jeżeli my komuś coś oferujemy, możemy oczekiwać w zamian jego rewanżu, tego, że będzie traktował nas w taki sam sposób. Bardzo często się z tym spotykam, kiedy wchodzę do różnego rodzaju miejsc, gdzie za naprędce zbudowanymi szybami czy w wyznaczonych strefach bezpieczeństwa siedzą pracownicy. Ludzie ci siedzą zazwyczaj w rękawiczkach i w maseczkach. Kiedy ktoś wchodzi bez maseczki, patrzą na niego i mówią, przepraszam, jeżeli ja w mojej pracy, gdzie jest gorąco, jestem tutaj cały dzień, mogę nosić gumowe rękawiczki i mogę założyć maskę czy przyłbicę, no, oczekuję również tego, że kiedy wchodzi Pan do mojego biura, będzie Pan przynajmniej honorował jego reguły i przynajmniej przyjmował tego rodzaju zalecenia sanitarne. I w ten sposób bez tworzenia nadmiernej atmosfery nakazowo-rozdzielczej, czyli bez przymuszania ludzi do czegokolwiek, możemy uzyskać w sposób grzeczny i elegancki to, że choćby te podstawowe zachowania sanitarne będą honorowane i będą traktowane poważnie. Mhm. Możemy również stawiać przykłady i kontrastować sytuacje. Bardzo często w tej chwili w internecie ta reguła funkcjonuje. Toczy się dyskusja wokół tego, czy nasz kraj przyjął dobrą drogę. Czy to tak zwane wypłaszczanie pandemii miało sens, bo przecież na przykład Szwecja przyjęła zupełnie inną drogę, gdzie w zasadzie obostrzeń nie było. No tak, odpowiada druga strona. Ale gdybyśmy porównali liczebność społeczeństwa polskiego i szwedzkiego, śmiertelność w Szwecji i w Polsce, czy też dzienne przyrosty zachorowań w tej chwili w Szwecji i w Polsce, doszlibyśmy do wniosku, że nasza droga jest jednak bezpieczniejsza. Inni z kolei za przykład stawiają Białoruś, gdzie też pandemia wybuchła
Jak Państwo zapewne doskonale wiedzą, prezydent tego kraju bardzo długo uważał, że wódka i sauna zupełnie wystarczą do tego, aby koronawirus zniknął. W momencie, kiedy będziemy budować nasz biznes na nowo, zwróćcie Państwo uwagę na to, że kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli zaczniemy dostarczać pewnych dóbr, może funkcjonować reguła ograniczonej dostępności, która mówi o tym, że klient jest bardziej zachęcony do dokonania zakupu wtedy, kiedy wie, że dane dobro za chwilę się wyczerpie. Może być go zwyczajnie za mało. W Polsce wywołano ostatnio podczas pandemii kilkakrotnie takie zamieszanie. Słynną sprawą, jaka przetoczyła się przez handel, ja jestem w tej chwili w Warszawie, mieszkam tu, obserwuję sklepy w Warszawie. Myśmy w Warszawie mieli, nie wiem, czy u Państwa też, kryzys drożdżowy. W Warszawie znikły drożdże, ponieważ w pewnym momencie pojawiła się informacja, że za chwilę drożdży zabraknie. Wcześniej miało zabraknąć papieru toaletowego. W związku z tym dobra te zostały natychmiast wykupione przez ludzi, którzy kupowali na przykład papier toaletowy, pieczywo bądź drożdże, często na zapas, po to, żeby gdzieś je pochować, pomrozić, bo bardzo możliwe, że później nie będzie. Przez pewien czas sprzedawcy wykorzystywali reguły ograniczonej dostępności, no, podbijając niejako te informacje, że bardzo możliwe, że tych dóbr zabraknie, wobec tego warto byłoby zaopatrzyć się w nie na dłuższy czas. Kolejna reguła, warto byłoby, kiedy wrócimy na rynek, o niej pamiętać, poszukać jakichś autorytetów. Jeżeli gdzieś w naszym biznesie pojawią się nowe wątpliwości odbiorców, na przykład czy to bezpieczne, czy to, co robimy w tej chwili, to, co oferujemy, nie spowoduje kolejnego wybuchu etapu pandemii. Warto zastanowić się, czy nie ma w naszym otoczeniu kogoś, kto jest dla ogółu odbiorców autorytetem i można wtedy się do tego odwołać. Mhm. Jest to bezpieczne, był u mnie ten i ten, dokładnie to samo robił. Tu na przykład dużą rolę będą odgrywać takie autorytety czy osoby publiczne, kiedy do łask wróci i zostanie odmrożona branża fryzjerska czy kosmetyczna. Ludzie mogą, mimo tego, że Państwo zapewne widzieli na początku, ja teraz nerwowo pogładziłem swoje włosy, również powinienem już dawno pójść do fryzjera, natomiast będę się tego zwyczajnie bał, bo nie wiem, kto na tym fotelu był przede mną, z kim kontaktuje się osoba, która będzie strzygła moje włosy. Warto wobec tego zastanowić się, czy w momencie, kiedy będziemy na nowo otwierać swoje salony, nie komunikować otwarcia w ten sposób, że był u nas już ten i ten, osoba znana publicznie oczywiście, który bez lęku i bez strachu ostrzygł się, czy też skorzystał z usług kosmetycznych i był bardzo z tego zadowolony. Bardzo możliwe, że to będzie znakomitym takim momentem, kiedy przyciągniemy klientów i przełamiemy ich nieufność. Reguła zaangażowania i konsekwencja, zatem oferowania ludziom pewnych dóbr i oczekiwania, że skoro je wezmą, no to niejako w tym samym momencie zgodzą się na kolejne nasze kroki. Oferujemy na przykład próbki różnego rodzaju towarów, licząc na to, że ktoś, skoro skorzystał z takiej darmowej próbki, będzie korzystał w przyszłości z większej partii owych towarów. Też warto o tym pamiętać, wracając na rynek. Ten powrót po pandemii będzie pewnego rodzaju wyścigiem. Będziemy ścigać się o to, kto znajdzie klientów i kto zakorzeni się w ich świadomości. Reguła społecznego dowodu słuszności to coś, z czym borykamy się na co dzień, czyli jeżeli wszyscy tak myślą, to zapewne jest to dobre. No jeżeli duża grupa ludzi nosi maseczki, to bardzo możliwe, że te maseczki są potrzebne. Ja bardziej obawiam się sytuacji, która w tej chwili narasta, że ludzie zaczynają masowo kontestować wszelkie ograniczenia sanitarne. Może dojść do takiej sytuacji, że skoro na moim osiedlu 16 osób spotkanych nie ma maseczki, to wobec tego bardzo możliwe, że mają rację i dlaczego ja taką maseczkę mam również nosić. Panie Łukaszu, wracam znowu do Pana. Tak. Oczekując tak, to prawda. Na kolejne pytania. Tak, to prawda. Sam zauważyłem, jeżdżąc po mieście, że niektóre osoby jakby wyłamują, starają się wyłamywać i jakby wbrew przepisom nie noszą maseczek. Panie Jacku, kolejne pytanie. Temat tej pandemii zapewne będzie wracał jeszcze wielokrotnie w przyszłości w rozmowach. Proszę powiedzieć, czego nie mówić i jak się nie wypowiadać w kontaktach z kontrahentami, w kontaktach z klientami i tak dalej, i tak dalej. Jak nie mówić, jak nie rozmawiać z ludźmi? To bardzo dobre pytanie, dlatego że no, rzeczywiście nasi kontrahenci, wracam znowu do owych plansz, nasi kontrahenci będą zapewne nastawieni na zbieranie informacji i będą zastanawiać się, czy
wracając na rynek, spełniliśmy wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Zatem zacznijmy trochę od początku, czym jest ta komunikacja. Pamiętajcie Państwo o tym, że jest to specyficzny proces, w którym jesteśmy nadawcami komunikatu, ale jednocześnie także odbiorcami. Wszelkie zachowania drugiej strony, dłuższe pauzy w rozmowie telefonicznej, nerwowy oddech czy pokasływanie, czy też w momencie, kiedy możemy widzieć taką osobę, nerwowe gesty, unikanie kontaktu wzrokowego, to są informacje, jakie płyną dla nas. Komunikacja jest specyficznym procesem, nadawca i odbiorcy. Ale jako nadawca komunikatu również pamiętajmy o tym, aby obserwować ludzi, patrzeć, czy to, co robimy, rzeczywiście wpływa na ich postawę i czy rzeczywiście działamy w sposób skuteczny. No bo jesteśmy ludźmi kreatywnymi. Mhm. Zakładam, że jeżeli prowadzimy własną działalność gospodarczą, jeżeli tworzymy przedsiębiorstwa, no to myślimy przez cały czas o tym, jak te przedsiębiorstwa rozwijać. I taka właśnie jest komunikacja. Na każdym etapie, nawet jeżeli gdzieś widzimy, że zabrnęliśmy w ślepy zaułek, możemy spokojnie z tego wybrnąć. Nie należy denerwować się wtedy, kiedy powiemy o jedno słowo za dużo. To myślę pierwsza rada, co robić i jak rozmawiać, czy co mówić, czego nie mówić w kontaktach z klientami. Jeżeli nawet gdzieś okazałoby się, że padło o jedno słowo za dużo, nic się jeszcze takiego złego nie stało. Jeżeli to jest oczywiście jedno słowo, kontrolujmy przebieg tego dynamicznego procesu. Dynamicznego, ponieważ w trakcie komunikacji my odbieramy nowe informacje. Odbiorcy komunikatów zadają nam pytania. W związku z tym musimy na nie odpowiadać. Musimy bardzo często modyfikować nasze postępowanie, dopasowywać się do tego, co oni robią. Dlatego komunikacja to dynamiczny i złożony proces. Warto wobec tego się do tego dobrze przygotować. Tutaj zresztą powiem Państwu, że pokutuje niestety w Polsce pewien taki duch przeszłości. Można powiedzieć, że pandemia to akurat, myślę, spowodowała pozytywnego. Ja przez wiele lat zajmując się komunikacją miałem takie wrażenie, że bardzo wiele firm, szczególnie małych, średnich przedsiębiorstw, nie zwraca specjalnie uwagi na te komunikacje, ponieważ wszystko do tej pory się, mówiąc kolokwialnie, kręciło. A teraz nagle bardzo możliwe, że kręcić się przestanie. No, w związku z tym trzeba będzie zwrócić o wiele większą uwagę na to, jak rozmawiać z kontrahentami, jak rozmawiać z klientami, być bardziej kreatywnym. Pamiętajcie Państwo o tym, że dłuższy komunikat zapada w świadomość odbiorcy i to zapada w sposób nieodwracalny. Jeżeli tutaj popełnimy gdzieś błąd, bardzo możliwe, że utracimy zwyczajnie tego kontrahenta, ponieważ trudno będzie potem przekonać go do tego, że poprzedni nasz komunikat był zwyczajnie żartem, czy był po prostu jakąś nieprawdziwą historią. Mamy kilka stylów komunikowania się i warto zastanowić się nad doborem ich, kiedy będziemy wracać na rynek i kiedy będziemy rozmawiać z naszymi potencjalnymi klientami, dostawcami, czy też naszymi pracownikami. Trzy podstawowe style: partnerski, autorytarny i submisyjny. Dobierzmy sobie taki styl, jaki nam pasuje. Może być bardzo różnie. Możliwe, że do tej pory nie zwracaliśmy na to uwagi. Możliwe, że do tej pory po prostu zarządzaliśmy firmą i na tym poprzestawaliśmy, nie zastanawiając się, czy to, co mówimy do ludzi, jest skuteczne albo też czy mogłoby być lepsze. Mhm. Styl partnerski polega na dobraniu sobie takiej metody i odpowiada ludziom, którzy przyjmują demokratyczny sposób zarządzania biznesem. Jesteśmy sobie równi, nie ma specjalnego nacisku, nie ma narzucania treści, natomiast oczywiście wiadomo, że to menadżer jest nadawcą owego komunikatu i to on decyduje o tym, co zostanie powiedziane. Styl autorytarny. Tu ewidentnie dominuje nadawca komunikatu. To my decydujemy o wszelkich możliwych treściach, tematach rozmowy. My decydujemy, kiedy rozmowa się zaczyna i kiedy się kończy. Ten styl bardzo często stosowany jest w sytuacjach kryzysowych. O ile wcześniej nie narzucamy specjalnie treści i reagujemy na różnego rodzaju wątpliwości odbiorców tego komunikatu, staramy się modyfikować nasze postępowanie, o tyle w stylu autorytarnym tego się nie robi. Przychodzimy po to, aby powiedzieć dokładnie to, co sobie zaplanowaliśmy i tylko swoje. Submisja, czyli styl polegający na tym, że oddajemy niejako kierowanie rozmową. Możemy w ten sposób porozumiewać się z pracownikami wtedy, kiedy szukamy rozwiązań, kiedy chcemy wyrobić w pracownikach poczucie albo też skorzystać z ich wiedzy, poczucie sprawczości. Dajemy im wtedy stery takiego spotkania. Zgadzamy się na to, aby nam przerywali, aby wszyscy będąc sobie równi wypracowywali wspólnie jakieś rozwiązanie. Ten styl może przydać się wtedy, kiedy wrócimy do pracy i nagle okaże się, że zwyczajnie powoli zaczyna brakować nam już pomysłów.
trzeba będzie odwołać się wtedy do tego, co sądzą nasi pracownicy i zastanowić się, czy to, co mówią, nie jest znakomitą możliwością rozwoju naszego biznesu, bądź też zmodyfikowania tego, co było do tej pory. Mhm. Wreszcie pamiętajcie Państwo o tym, o czym bardzo często mówią neurolingwiści, że ludzie nie dzielą się, czy ludzie nie słuchają oczami, jak to powszechnie się uważa, ale są różne grupy odbiorców naszego komunikatu. Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy. W momencie, kiedy będziemy przygotowywać się do komunikowania na nowo z rynkiem, zastanówmy się, jacy jesteśmy, jacy są nasi odbiorcy, jaki rodzaj komunikatu lubią. Mhm. Oczywiście weźcie Państwo pod rozwagę, że jest to pewnego rodzaju ciekawostka i może zadziałać, ale nie musi. Natomiast jeżeli rozmawiamy z kimś, kto używa sformułowań typu wygląda nieźle, patrząc na problem, czy jasna sytuacja, możemy założyć w pewnym sensie, że mamy do czynienia ze wzrokowcem. Taki człowiek będzie bardziej podatny na budowanie przed nim obrazów, opisywanie mu sytuacji, czy opisywanie mu produktu w taki sposób, aby niejako zobaczył go w swojej wyobraźni. Słuchowiec z kolei to osoba, która zapewne w komunikacji, to też mówię Państwu o tym jako o pewnej ciekawostce i podkreślam, że nie jest to takie radykalne rozwiązanie, że każdy, kto mówi brzmi nieźle, inaczej mówiąc, bądź to mi nic nie mówi, na pewno okaże się słuchowcem, a słuchowcy to ludzie, do których łatwiej dotrzeć poprzez słowa, liczby, przekonujące argumenty, ewentualne cytaty. To ludzie, w których umysłach i wyobraźni trwa przez cały czas pewien monolog, bądź też dialog przez cały czas albo monologują, mówiąc sami do siebie, albo też rozmawiają sami ze sobą, rozwiewając swoje wątpliwości. To są ludzie, którzy lubią ustne wskazówki. O ile w tej pierwszej grupie przydałyby się różnego rodzaju rysunki, schematy, o tyle w tej wyłącznie rozmowa i wszelkiego rodzaju ustne polecenia, bądź też jakieś bardzo wyselekcjonowane dane liczbowe. No, trzecia grupa, kinestetycy, czuciowcy, to ludzie, którzy znakomicie uczą się, czy przyjmują informacje, które płyną z doświadczenia. Tu ogromne pole do popisu będą mieli zapewne ci, którzy do tej pory prowadzili biznesy związane z motoryzacją na przykład. Wrócą do swoich salonów, czy do wypożyczalni samochodów i będzie trzeba przekonać odbiorców i klientów, że ich samochody są bezpieczne. Mhm. Warto byłoby wobec tego zastanowić się, czy nie prowadzić tej komunikacji w taki sposób, że zanim zaczniemy jeszcze podkreślać to, co do tej pory, walory danego samochodu, czy rozwiązania technologiczne, jakie zostały w nim zastosowane, zastanówmy się, czy nie należałoby zacząć od wspólnego odkrycia, w jaki sposób samochód ten jest dezynfekowany, na przykład w przypadku samochodów testowych, czy też samochodów do wypożyczania. Mhm. Jeżeli czuciowiec będzie mógł to dotknąć, będzie mógł sam sprawdzić, że rzeczywiście w samochodzie tym następuje wymiana powietrza, bo jest cyrkulacja, bardzo możliwe, że łatwiej zdobędziemy jego zaufanie. Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy. Ciekawostka dla tych z Państwa, którzy często słyszeli, czy też pokutuje w ich przekonaniu takie myślenie, że ludzie słuchają oczami. Nie zawsze. Wzrokowcy rzeczywiście tak, natomiast istnieje grupa słuchowców oraz owych czuciowców. Mhm. Tak. Panie Jacku, Panie Łukaszu, wracam znów do Pana, widzę, tak, że Pan jest. Jestem. Panie Jacku, takie pytanie mam. Może to troszeczkę, może to pytanie być naprawdę faktycznie pomocne dla niektórych przedsiębiorców. Załóżmy taką fatalną sytuację, która może teoretycznie się wydarzyć. To znaczy zostaliśmy oskarżeni o to, że nasi pracownicy lekceważą zalecenia sanitarne, a przez to roznoszą wirusy. Panie Jacku, jak wtedy reagować? Jak przeciwdziałać? Co się może stać? To się niestety może zdarzyć. Co więcej, zakładam, że to się w wielu dziedzinach zdarzy. Dlatego, że koronawirus może stać się także elementem czystej, znaczy nieczystej gry konkurencji zwyczajnie. Możemy zostać pomówieni o to, że na przykład ktoś z naszych pracowników zachorował i właśnie w tej chwili znajduje się na kwarantannie, bądź też, że w naszej firmie testy na nosicielstwo nie były wykonywane, w związku z tym jest tam niebezpieczne. Oczywiście wszystko w zależności od skali biznesu, ale tak rzeczywiście jest to zagrożenie. Dochodzimy tutaj do rozmowy o sytuacji kryzysowej. I to jest kolejny element, do którego myśmy się w zasadzie w małych i średnich przedsiębiorstwach nie przygotowywali. Mhm. Bardzo często, kiedy rozmawiałem z przedstawicielami tych firm i oferowałem im doradztwo kryzysowe, słyszałem, że wie pan co, jak się coś zdarzy, to wtedy będziemy rozmawiać. Do tej pory się nie zdarzyło. Mhm.
A teraz niestety nagle się zdarzyło, co więcej, nagle może się jeszcze zdarzyć, bo na razie mamy do czynienia z kryzysem globalnym, jest nim pandemia. Ale w momencie, kiedy odmrozimy nasz biznes, może się na przykład okazać, że konkurencyjna restauracja na przykład, będzie mówić klientom, czy będzie starać się rozsyłać informacje, że w naszej restauracji na zapleczu, do którego klienci nie mają wstępu, osoby tam pracujące na przykład nie noszą maseczek. Mhm. Taka informacja może się pojawić i wtedy rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z sytuacją trudną i sytuacją, którą w psychologii, nie tylko zresztą w doradztwie, nazywamy banalnie, zapewne Państwo się już domyślają, jak sytuacją kryzysową. Właśnie. Rzeczywisty lub odczuwalny stan zagrożenia dla grupy, społeczeństwa. To mamy już w tej chwili. Natomiast niestety kryzys może mieć poważny i negatywny wpływ na wizerunek firmy. Ba, może się okazać, że kryzys będzie zarzewiem czy jakimś nasieniem wywołującym kampanię negatywną przeciwko naszej firmie. No, kiedy odmrozimy nasze biznesy, zakładam, że konkurencja będzie działać w sposób zdecydowany. Tu nie będzie specjalnie litości i przebaczenia, ponieważ sytuacja i warunki ekonomiczne na zewnątrz funkcjonowania naszych działalności gospodarczych nie będą najlepsze. Zatem kryzys może negatywnie oddziaływać na pracowników owej firmy. Jest to zjawisko nagłe, najczęściej wywołane jakimś wydarzeniem czy wypadkiem. Dokładnie to stało się w tej chwili, dokładnie z takim właśnie kryzysem mamy w tej chwili do czynienia. No co wobec tego robić? Przede wszystkim nie wpadać w panikę, jeżeli chodzi o sytuacje kryzysowe, bo one są wkomponowane i wliczone w ryzyko prowadzenia jakiegokolwiek biznesu. Bardzo często to powtarzam na różnego rodzaju szkoleniach czy podczas doradztwa, kiedy ludzie zaczynają, kolokwialnie mówiąc, panikować. Nie dzieje się nic, czego nie moglibyśmy sobie zaplanować. Po prostu, tak jak do tej pory było wszystko normalnie, tak w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją kryzysową i należy zacząć ją rozwiązywać. Ja podkreślę jeszcze jedną rzecz. Jeżeli komukolwiek z Państwa zdarzy się, że ktoś będzie rozpowszechniał informacje godzące w wizerunek Waszej firmy, ba, przy większym biznesie pojawią się jakiekolwiek media. Może to być dziennikarz prasy czy lokalnej telewizji internetowej. Nie lekceważcie Państwo tego, to jest ten moment, kiedy należy zwrócić się do doradcy kryzysowego. Mhm. Bardzo wielu doradców uważa, że jedyną rozsądną strategią jest wydanie oświadczenia zamykającego sprawę. Nieprawda. Strategii jest bardzo wiele, bo aż 4. Natomiast możemy dobrać je w zależności od sytuacji. Oświadczenie po pierwsze nie zawsze zamyka sprawę, po drugie bardzo często niestety źle sformułowane powoduje i generuje kolejny kryzys. O tym należy pamiętać. Zatem zwróćmy uwagę, jakie możemy przyjmować strategie wtedy, kiedy zostaniemy poddani, czy jesteśmy w sytuacji kryzysowej, bądź też zostaniemy poddani kampanii negatywnej. Po pierwsze to polemika i dyskutowanie z tym, co mówi strona przeciwna. Taka strategia może sprawdzić się wtedy, kiedy będziemy mierzyli się z informacjami noszącymi choć pozory argumentów, czy pozory racjonalności. Wtedy rzeczywiście możemy dyskutować i wtedy rzeczywiście możemy przygotować sobie kilka wypowiedzi dyskusyjnych, polemicznych po to, aby rozbić argumenty drugiej strony. Takie dyskusje zdarzają się w tej chwili na przykład właśnie wokół owych maseczek, nosić, nie nosić. Bardzo często powołuje się tutaj na różnego rodzaju ekspertów. Jedni eksperci namawiają do noszenia, inni, jak Państwo doskonale wiedzą, do nienoszenia maseczek, ale dyskusja wokół tego trwa. Ona będzie trwała tak długo i pamiętajcie Państwo o jednej rzeczy, dyskutujemy tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z argumentami, które noszą pozory argumentów racjonalnych. Jeżeli tak nie jest, to dyskutować nie ma z czym. No bo trudno byłoby dyskutować, mając określony poziom wiedzy, z kimś, kto tej wiedzy nie posiada wcale, a zwyczajnie obrzuca nas tylko błotem. Wtedy możemy zareagować w inny sposób. Te trzy pozostałe strategie temu właśnie służą. Po pierwsze, jeżeli ktoś z Państwa potrafi w dyskusjach przerywać, potrafi błyskawicznie dobierać argumenty działające na świadomość, potrafi zagadać i zagnać w kozi róg potoczystością wymowy, słowami, które dobiera, czy jakimiś elementami żartu, które powodują, że argumenty czy zdanie drugiej strony staje się śmieszne. Wtedy możemy zastosować ową krzykliwą ripostę. Przestrzegam przed nią te osoby działające w biznesie, które takich cech nie mają. Mhm. Krzykliwej riposty nie da się wyuczyć. Trzeba mieć do tego pewne cechy osobowościowe. Zresztą powiem Państwu, że w Polsce to jest metoda, która w zasadzie zarezerwowana jest dla
polityków. Politycy w bardzo wielu wypadkach stosują metodę krzykliwej riposty, dają sobie z tym doskonale radę, ale kiedy pracuję z politykami i oni chcą właśnie taką metodę stosować, moje pierwsze pytanie jest bardzo proste. Czy wtedy, kiedy jest pan, pani na imieninach, to czy jest pani, pan duszą towarzystwa, czy w końcu ktoś mówi, może na chwilę przestań, bo my też chcielibyśmy coś powiedzieć. Jeśli tak jest, to możemy wyuczyć się, jak zastosować ową krzykliwą ripostę. Jeśli nie, jesteśmy raczej wycofani, to nie ma żadnego sensu próbować się tego nauczyć, bo to się po prostu nie uda. Mhm. Bardzo często możemy tematy bagatelizować, bądź ich zwyczajnie unikać. To jest bardzo silna strategia i bardzo często zapominana. Jeżeli pojawiają się różnego rodzaju informacje, które uderzają w nasz biznes, a ten biznes jest oparty na bardzo silnych markach, które głęboko zakorzenione są w świadomości odbiorców, no możemy wtedy powiedzieć, ale przecież zarzuty są całkowicie żadne. W obliczu 140 lat funkcjonowania naszej marki nie ma żadnego znaczenia to, co stało się w ostatnim miesiącu i to wszystko nie będzie miało najmniejszego wpływu na nasz biznes. Od tego można byłoby zacząć budowanie odpowiedzi na tego rodzaju zarzuty. Strategia trudna, wymagająca dużej wiedzy, strategia wymagająca przygotowania się znakomitego, nie zawsze ujawniania tego, cośmy sobie przygotowali. Natomiast trzeba tę strategię bardzo wnikliwie przemyśleć wtedy, kiedy reagujemy na kampanię negatywną czy na nieczystą grę konkurencji. Mhm. Wreszcie owe oświadczenie. No jeżeli ktoś zaatakował nas wprost jakimś jednym celnym strzałem, zabolało zdecydowanie, możemy wtedy wydać oświadczenie, które zamknie sprawę. Mhm. Ale żeby zrobić takie oświadczenie, to doprawdy powinien zająć się tym doradca kryzysowy, bo inaczej możemy napytać sobie niezłej biedy. Możemy wydać oświadczenie, które wręcz przeciwnie, nie zamknie sprawy, ale rozpęta ją na nowo. Bo przecież takie oświadczenie wydajemy po to, aby komunikować się z naszymi potencjalnymi klientami, z naszymi kontrahentami, z naszymi bieżącymi klientami również i wydajemy je bardzo często za pośrednictwem mediów, na przykład mediów społecznościowych. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że w tym roku według wielu raportów ocenia się, że około 19 milionów Polaków posiada konta w mediach społecznościowych. Ja oczywiście nie mówię, że to 19 milionów ludzi sięgnie po Państwa informacje, ale zobaczcie, jak ogromna siła drzemie w tych mediach społecznościowych, gdzie jak ogromnej grupy ludzi można takimi informacjami dotrzeć. Zatem, kiedy znajdziemy się w sytuacji trudnej, jak jeszcze raz to powtórzę, warto sięgnąć po doradcę kryzysowego i zastanowić się wspólnie, jak należałoby zareagować, ale pamiętajmy też o paru bardzo ważnych rzeczach, zwanym dekalogu. Po pierwsze, zidentyfikujmy istotę i źródło kryzysu. Czy kryzys generuje jakiś człowiek, który obrzuca naszą firmę błotem, a tak niestety najczęściej jest, czy rzeczywiście w naszej firmie doszło do jakichś nieprawidłowości, no co oczywiście mam nadzieję nikomu z nas się nigdy nie przydarzy. Identyfikowanie istoty i źródła kryzysu powinno być bardzo wnikliwe. To nie może być tak, że powiemy sobie, no dlatego się tak dzieje, że jest pandemia, bo to jest za mało. Należałoby zastanowić się, dobrze, okej, pandemia była pierwszym kamieniem, który poruszył lawinę, ale co w tej chwili, który kamień uderzył właśnie konkretnie w nas i on będzie istotą i źródłem tego kryzysu. Określmy możliwe scenariusze, co się może zdarzyć, w jaki sposób może nasz biznes zostać, mówiąc wirusologicznie, zainfekowany tym kryzysem. Jak może on się odbić na reputacji naszej firmy. Nie podejmujmy decyzji samemu. Jeżeli prowadzimy przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników podzielonych na różnego rodzaju działy, których są menadżerowie, wybierzmy sobie takich menadżerów, którym ufamy i, przepraszam najmocniej, zastanówmy się wspólnie nad tym, jak kryzys rozwiązać. Podejmowanie decyzji jednoosobowo wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i niestety z ogromnym ryzykiem popełnienia błędu. Określamy sobie grupy docelowe i kanały dotarcia do nich. Zwracamy uwagę, jaka grupa naszych potencjalnych klientów mogła zostać zainfekowana tą informacją. To są ludzie, do których koniecznie musimy dotrzeć z informacją o tym, że kryzys został wywołany przez kampanię negatywną albo też rzeczywiście były nieprawidłowości, ale już dawno zostały zażegnane. To jest bardzo istotne, ponieważ bardzo rzadko zdarzają się kryzysy tak duże, że powinniśmy informować wszystkie grupy docelowe i stosować wszystkie możliwe kanały dotarcia. Warto zastanowić się, która grupa może najbardziej odczuć skutki tego kryzysu. Kolejna istotna informacja to jest przekazanie piąte. Wybierzmy sobie frontmana i mówmy jednym głosem. Kryzys nienawidzi kakofonii. Jeżeli będą Państwo w trudnej sytuacji,
Niech mówi jedna osoba, niech ona podejmuje decyzję o tym, jak będzie prowadzona komunikacja, niech ona podejmuje decyzję o tym, co będzie się na zewnątrz firmy wydostawało. Warto zastanowić się wobec tego, jakie jest kluczowe przesłanie. Bardzo proste zazwyczaj. To nieprawda. I wokół tego możemy budować kolejne zdania i kolejne argumenty. Informacje są nieprawdziwe. Albo też niestety tak było, ale tak już nie jest. To jest kluczowe przesłanie i wokół niego możemy również budować różnego rodzaju strategie, tak, o których już wcześniej Państwu mówiłem, i je sobie realizować. Właśnie, ponieważ wybieramy konkretną strategię i ją realizujemy. Kompilowanie elementów różnych strategii nie sprawdza się, jeżeli chodzi o rozwiązywanie kryzysu. Jedyne, co może się zdarzyć, to owe oświadczenie zamykające sprawę, które rzeczywiście w różnych strategiach może się gdzieś pojawić, ale nie należy go nadużywać. Pamiętajcie Państwo o tym, że niestety w dobie pandemii media wyczulone są na wszelkie informacje z tą pandemią związane. Mogą pojawić się w przeróżnych miejscach. Dziennikarze mogą wyrosnąć niczym grzyby po deszczu, ba, mogą to być dziennikarze mediów bardzo lokalnych, których nawet nie podejrzewamy o to, że mogą zrobić krzywdę naszej firmie, a niestety tak. Właśnie dlatego, że w Polsce funkcjonują media społecznościowe. Informacja dziennikarza regionalnego czy lokalnego, branżowego może przebić się do ogółu odbiorców i zainfekować naszą firmę kryzysem na bardzo długi czas w taki sposób, że wszędzie będzie się o niej mówiło. Takie kryzysy zdarzały się już w Polsce, zanim wybuchła pandemia. Jednym z takich dużych kryzysów wokół pewnej firmy transportowej było pokazanie przez jednego z dziennikarzy krótkiego filmu i zdjęcia, jak samochód tej firmy transportowej, wydawać by się mogło, ja nie rozstrzygam tego oczywiście, ale w sposób umyślny potrącił psa i odjechał, nie udzielając mu pomocy. No, wybuchł oczywiście skandal. Dookoła tej firmy zaczęły mnożyć się różnego rodzaju niekorzystne informacje. Zaczął mnożyć się hejt internetowy, to jedno, ale zaczęły mnożyć się również informacje takie, które podawali ludzie mający kiedyś z tą firmą kontakt, że na przykład towar dotarł uszkodzony albo że nie dotarł na czas. Kryzys zaczął się rozwijać, godził bardzo głęboko w reputację tej firmy, a rozpoczął się właśnie w mediach społecznościowych. To są również ważne media. Przygotujmy sobie plan kryzysowy, przyjmijmy go i realizujmy. Uważajmy na to, co w tym planie się znajduje, a także słuchajmy informacji i reagujmy na plotki. Bardzo często kryzys generuje plotki, generuje informacje, które pojawiają się dookoła nas i są już zupełnie nieprawdziwe. Uważajmy na to, każda plotka powinna być natychmiast w samym zarodku zduszona i ucięta. No tak, bo ta plotka może rozwinąć się do takiej kuli śniegowej, której nie da się później już zatrzymać. Tak może wyglądać. Dokładnie tak. Dokładnie tak może funkcjonować kryzys, który nie zostanie w odpowiednim momencie powstrzymany. Jest właśnie kulą śniegową, która toczy się i nie bardzo wiadomo, co z nią wtedy zrobić. Panie Jacku, proszę powiedzieć, co należy zrobić, jak przygotować pracowników, nie tylko pod względem sprzętowym, typu maseczki, typu jakieś rękawiczki czy maski na twarz, ale jak przygotować pracowników pod względem komunikacyjnym, na potrzeby pytań ze strony klientów. To jest bardzo istotna sprawa. Dlatego, że w momencie, kiedy wyjdziemy z naszym biznesem z powrotem na rynek, zostanie on odmrożony, no, nasi pracownicy powinni wiedzieć, co mówić, jak odpowiadać na różnego rodzaju pytania, które zapewne się pojawią. Te pytania na szczęście możemy przewidzieć. Każdy z nas dobrze, aby przejrzał sobie w tej chwili swój biznes, no, zobaczył, gdzie następuje styk największej grupy ludzi i zastanowił się, jakie jest podstawowe pytanie. Moim zdaniem, przynajmniej tak jest w mojej dziedzinie, a głównie zajmuję się szkoleniami, jest to pytanie, czy szkolenia są w tej chwili bezpieczne. Czy należy je prowadzić, a jeżeli tak, to w jakich grupach? I tu rodzą się kolejne pytania, na które warto odpowiedzieć. Odpowiadając, panie Łukaszu, na pańskie pytanie, pokażę Państwu jeszcze jedną planszę. Właśnie. W momencie, kiedy będziemy przygotowywać swoich pracowników do udzielania odpowiedzi na różne pytania kryzysowe, warto, abyśmy się z nimi spotkali, zebrali ich sobie. Można zorganizować szkolenie kryzysowe zwyczajnie i nie należy tego lekceważyć, po to, aby wszyscy wiedzieli to samo. Po pierwsze, jeżeli cokolwiek w firmie się wydarzy, to pracownik nie ma prawa udawać, że nic się nie stało i chować głowy w piasek. Ma natomiast pełne prawo, a wręcz obowiązek powiedzieć, że jeżeli chodzi o tę sprawę, informacji udziela
na przykład dyrektor generalny, albo informacji udziela właściciel, prezes i na tym kończyć rozmowę. Natomiast on sam nie może ani udawać, że nic się nie stało, czyli kłamać, ani też snuć spekulacji i podejrzeń. Na przykład mówić, że nie, wie pan, tej sprawy to w zasadzie nie było, ja podejrzewam, że to jest działanie konkurencji, mogę nawet panu powiedzieć kogo. To w ten sposób będziemy generować jeszcze większe kryzysy, jeszcze większe konflikty na rynku. Dlatego ani nie udajemy, że nic się nie stało, ani nie snujemy podejrzeń i spekulacji. Warto również nie stawiać hipotez i unikać niejasności, czyli wypowiadać się na zasadzie na dwoje babka wróżyła. No, sytuacja, wie pan, może i była, ale to o tej sprawie można mówić długo i wiele. To również nie jest rolą pracownika, a proszę pamiętać o tym, że niestety w momencie, kiedy ktoś kieruje do nas konkretne pytanie, wykazuje zainteresowanie naszą osobą i naszą wiedzą, no ogromna jest pokusa w każdym z nas, aby udzielać mu informacji i aby wkomponować się w ten proces komunikacji jako ekspert, który zabiera głos. Bardzo bym na to uważał i zacząłbym rozmowę z pracownikami właśnie od tego, że kryzys nie jest rozwiązywany na poziomie każdej rozmowy pracownika z potencjalnym klientem czy kontrahentem. To są poważne sprawy, które mogą godzić w interes wszystkich nas. Źle udzielona informacja może spowodować, że za chwilę po prostu nie będzie już co ratować, nie będzie jak tego biznesu uratować, no bo wiadomo, co się w tej chwili dzieje dookoła nas. Wszyscy jesteśmy zwyczajnie bardziej nieufnie nastawieni do tego, co będzie nowe, do odmrożenia firm w biznesie. Mhm. Nie dajmy się wyprowadzić z równowagi. Bardzo istotna sprawa. Pytania mogą być bardzo różne i na to też warto zwrócić uwagę handlowcom, którzy są zatrudnieni w wielu firmach. Na to warto zwrócić uwagę ludziom wszelkiego rodzaju frontdesku, którzy spotykają się z potencjalnymi klientami. Oni nie mogą pozwolić sobie na to, aby ktoś ich zdenerwował i aby w emocjach powiedzieli o parę zdań za dużo. Bardzo to istotna sprawa. Tutaj przydaje się taka rada i uwaga doradców kryzysowych, że wszelkiego rodzaju agresywne zachowania klientów nie dotyczą personalnie osoby, która spotyka się z agresją, tylko firmy, którą ona reprezentuje. Klient nie atakuje personalnie tego kogoś, choćby wypowiadał no czasami fatalne rzeczywiście zdania i fatalne epitety, bardzo źle traktując doradcę handlowego na przykład. Natomiast on przez cały czas atakuje firmę, nie jego, bo inaczej po prostu zwyczajnie zwariujemy. A może się okazać niestety, kiedy wyjdziemy na rynek po odmrożeniu, że w tych emocjach, w jakich wszyscy w tej chwili jesteśmy, od kilku tygodni zamknięci w domach, to agresji czy różnego rodzaju zachowań emocjonalnych będzie znacznie więcej i trzeba będzie bardzo dobrze na to uważać. Nigdy, ale to nigdy żaden z pracowników nie ma prawa mówić prywatnie, czyli tak zwana metoda, tak zwana off the record. Nie może robić czegoś takiego, że mówi, nasze stanowisko firmowe jest takie, ale tak prywatnie to dodam. Bo bardzo możliwe, że zrobi to w dobrej wierze i informacja, którą początkowo będzie chciał dodać prywatnie, będzie pozytywna. Natomiast za chwilę może zostać tak zmanipulowany przez klienta czy przez kontrahenta, że człowiek ten wyciągnie z niego mnóstwo różnych poufnych informacji, które wcale nie powinny ujrzeć światła dziennego. Zatem nigdy prywatnie, a na zakończenie powiem Państwu jeszcze jedną rzecz, nigdy, ale to nigdy pod żadnym pozorem nie wolno nam kłamać. Ja bardzo często mówiłem tutaj o tym, że i dekalog kryzysowy, i strategie, które dobieramy sobie na potrzeby rozwiązywania kryzysów, a także to wreszcie, co należałoby wpoić naszym pracownikom, kiedy zostanie odmrożona firma, są to bardzo ważne i trudne rzeczy, o których do tej pory w zasadzie w małych i średnich przedsiębiorstwach często nie rozmawiano. To jest moment, kiedy te rozmowy należy przeprowadzić. Bo jeżeli tego nie zrobimy, może się okazać, że nasz biznes zostanie zainfekowany kampanią negatywną w sposób o wiele większy niż koronawirus. Dlatego powtarzam Państwu, w razie potrzeby jestem oczywiście do dyspozycji. Doradcy kryzysowi znajdują się w różnych miejscach i różnych miastach. Ja mogę polecić swoje usługi i kontrahentów, z którymi pracuję na co dzień. Uważam, że nie można robić tak, że w sytuacji trudnej czy kryzysowej będziemy działać wyłącznie w oparciu o dotychczasowe doświadczenia czy też intuicje, dlatego że, no tak jak mówiłem na początku, również wszystko się już zmieniło. Będziemy wychodzić do zupełnie nowej sytuacji i odnajdować się w zupełnie nowych warunkach prowadzenia naszego biznesu. A zatem warto pamiętać, że do tego również trzeba się przygotować. Przygotować tak siebie, jak naszych pracowników. To myślę, panie Łukaszu, tyle, jeżeli chodzi o odpowiedź na pańskie pytanie. A sądzę, że
że wyczerpaliśmy w zasadzie początek tego tematu komunikacji i komunikacji kryzysowej. Jeżeli ktoś będzie oczekiwał więcej informacji, to proszę pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, że każda sytuacja związana z komunikacją czy kryzysem jest sytuacją indywidualną. Każdą rozwiązuje się nieco inaczej. Dlatego rzeczywiście warto tutaj pomyśleć o tym, że jeżeli stałoby się coś złego, żeby odwołać się do wiedzy doradców kryzysowych. Mhm. Nie działajmy sami, bo możemy niestety spowodować więcej złego niż dobrego. Podobnie zresztą, jak zapewne mają Państwo takie informacje, przykłady, bo mówiło się o tym przez wiele lat, jeżeli ktoś jest domorosłym saperem, to zazwyczaj niestety bomba wybucha mu w ręku. No tak, niestety to tak wygląda. Panie Jacku, Szanowni Państwo, my jako Unia Polskich Przedsiębiorców jesteśmy za tym, żeby właśnie korzystać ze szkoleń, szczególnie w dobie kryzysu, szczególnie w dobie pandemii. Dlatego rozpoczęliśmy projekt pod nazwą ŠkoLab, gdzie zamieszczamy webinary, szkolenia dla przedsiębiorców, pracodawców, również dla pracowników, jak zachowywać się, jak przetrwać, jak przejść, załóżmy, suchą nogą przez ten trudny dla nas wszystkich okres. Bardzo serdecznie dziękuję Panu za to dzisiejsze szkolenie. Mam nadzieję, że wielu przedsiębiorców, pracodawców, również pracowników będzie mogło z niego skorzystać, wyciągnąć odpowiednie wnioski i właśnie dzięki temu szkoleniu przejdą suchą nogą przez ten trudny dla ich firmy, dla ich biznesu okres. Raz jeszcze Panu dziękujemy. Dziękuję Państwu za uwagę. Liczę na to, że będziemy mogli dalej współpracować, że będziemy mogli dalej rozwijać ten projekt. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Do usłyszenia.